Cześć moi drodzy, witam was w pierwszym dniu Vlogmas. Tak się cieszę, że już jest grudzień. Nie wiem jak jest u was, ale grudzień to jest jeden z ulubionych miesięcy w roku dla mnie. Żeby tradycji stało się zadość, to przychodzę do was tutaj z moim pierwszym takim dużym, konkretnym kalendarzem adwentowym. Ale zanim sobie go otworzymy, bo jak widzicie, że jest jeszcze nietknięty, a czekał tutaj naprawdę już trochę czekał, ale nic nie jest otwarte, więc zaraz będziemy otwierali. To zanim go otworzymy, to takie informacje techniczne trochę, jak będzie u mnie wyglądał Vlogmas. Filmy, mam nadzieję, że będą pojawiały się codziennie, ale nie będą to same vlogi. Doszłam do wniosku, że po prostu będzie większe urozmaicenie, jeżeli będą to takie przeplatane filmy, jakieś może hole, no zobaczymy, co tam będzie się pojawiało. W każdym razie nie będą to same vlogi. A po tym, jak oglądacie moje filmy, zauważyłam, że jest jednak taka tendencja, że wolicie filmy tematyczne niż vlogi, więc stwierdziłam, że fajnie będzie, żeby każdy miał coś do pooglądania, a nie tylko vlogi. Dobra, słuchajcie, dostałam ten kalendarz adwentowy od Kamila w prezencie. Kompletnie się nie spodziewałam i tylko w tym pierwszym vlogu od razu was uprzedzam, że będzie taka długa paplanina na temat kalendarza, bo potem już będę tak sprawnie to otwierać. Bo sama nie lubię, jak ktoś siedzi i pół filmu otwiera ten kalendarz adwentowy. W każdym razie, dostałam ten kalendarz od Kamila w niespodziance. Nie spodziewałam się kompletnie. Jest to kalendarz z Ritualsa. Tak się prezentuje. No i co? Otwieramy. Otwieramy. Jest cały złoty. Tutaj z piękną kokardą. Z tyłu sobie przetniemy. Jak widzicie, ono jest nienaruszone kompletnie. Ja nie lubię takich filmów z otwieraniem kalendarzy. Mnie to najbardziej cieszy, właśnie już się nie mogłam doczekać tego momentu, kiedy sama będę go otwierać. No i co? Patrzymy, co jest w środku. O kurczę, słuchajcie, nie spodziewałam się tego w ogóle, jak pachnie już pięknie. Myślałam, że to będzie w całości złożone, a to jest do... Jest takie ciężkie, to jest do złożenia. Tu jest w środku choinka. Są pojedyncze prezenty z liczbami, co, gdzie i jak, więc wrócę do was, jak będzie złożone. Zobaczcie, jaka piękna jest ta choineczka, no tak mi się podoba, tylko będę ją musiała na toaletkę chyba przestawić, bo tak jest troszeczkę niestabilna. Ale fajne jest to, że w podróży po prostu można ją właśnie tak ładnie złożyć, poukładać sobie te prezenciki wokół i będzie cacyś glancuś. Ma też takie lampeczki na baterię. No dobra, już nie gadam i otwieramy pierwszą bombę. Tak to wygląda. Tu jest jedneczka. I mówię tylko, tak wiecie, w pierwszym będę tak długo tu się rozwodzić, bo jestem taka podekscytowana. A potem już szybko pójdzie. I co my tu mamy w pierwszej? Mamy świeczuszkę. Świeczuszkę o zapachu orientalnym. Taką białą, malutką. I ona dla mnie, wiecie co, nie pachnie orientalnie, tylko tak troszeczkę morsko, trochę męsko. Ładny zapach, ale nie do końca w moim klimacie. Ale wiecie, ja świeczki bardzo lubię, także nie pogardzę, na pewno się wypali. No piękna jest ta choineczka, przepiękna. Przyjechaliśmy właśnie do Dunleary na market świąteczny. I tak idziemy, idziemy, nie wiem, czy będzie, czy nie będzie. Niby w internecie jest, że jest. Przeszliśmy przed chwilą przez te wszystkie namiociki, ale już pokazywałam wam kiedyś to, tylko takie namiociki z jedzeniem, w sumie nic tam ciekawego. A przyjechaliśmy zobaczyć, jak wygląda taki prawdziwy Christmas Market. No ale zobaczymy, czy będzie. Ja oczywiście nie mogła się obyć bez przyboi. I słuchajcie, mieliśmy pająka w wanie. I tak wisiał po mojej stronie jak zwykle, że się popłakałam aż. Bo był taki tłusty i taki wielki, że się bałam go zabić, a Kamil nie miał się jak zatrzymać. I dopiero jak się zatrzymał, to go zabił. No ale oczywiście panika była, nie? No, tutaj pan ma choineczkę wielką. Zobaczcie. Nie wiem, czy było widać, ale już powoli zaczynają, no już w sumie dawno tutaj w Irlandii zaczynają kupować choinki. Ale dzisiaj 1 grudnia to więcej osób. O, kolejny pan idzie z choinką i bateria mi się rozładowuje.
ale powiem wam, lipa. Jesteśmy tak zawiedzeni, niby to miało być ten market świąteczny. Cztery budki jakieś tam na krzyż z pamiątkami, z jedzeniem. I tak wiecie, chciałam, żeby było fajnie, pierwszy vlogmas, chociaż smuteczek. I wyszliśmy teraz do centrum handlowego. Kamil to nazwał centrum bieda w Tandiri, bo tutaj naprawdę bardzo mało jest. I chociaż się zagrzejemy na chwilę. Jesteśmy w Aldiku właśnie. I tak myślę, że dokupimy coś do wazonu, bo kupiliśmy takie ozdoby w Aldiku. I chyba te... A, w Lidlu. No tak, w Lidlu. Teraz jesteśmy w Aldiku. I chyba weźmiemy takie bombki. Zobaczcie, jakie w ogóle ładne kwiatuszki są w tym. W Aldim. No bardzo ładnie. Które to te bukiety tak z kwieciarni. A ceny o wiele niższe. I tak myślę, że chyba weźmiemy te złote bombki. Tylko ta jest jakaś felerna. Mamy szyszki też, zresztą pokażę wam w domu, co kupiliśmy, bo były na przecenie, a tutaj są za euro 99 te bombki. A te ozdoby są chyba za 3,50, no 3,49, też bardzo fajne, ale weźmiemy bombki, żeby był akcent świąteczny bardziej. Wspominałam wam, że tutaj są te oferty takie tygodniowe chyba, no i teraz mamy borówki właśnie wzięliśmy, pomarańcze. Pomarańcze za 79, te borówki też za 79 centów. Kukurydzę. No jest wybór. I tak samo jest w Lidlu. Też są takie tygodniowe oferty. Te batony, słuchajcie, to jest życie po prostu. Nawet Kamil lubi te batony, a różnie, wiecie, to bywa z tymi zdrowymi rzeczami, bo czasami one są fajne, te słodkości, a czasami no po prostu są niesmaczne. I co my jedliśmy? Tego nie jedliśmy. Tu jest jakaś muffinka. Ale my jedliśmy słony karmel. Co wziąłeś w ogóle? Muffinkę i bagel. A my wzięliśmy wcześniej słony karmel. Jest przepyszny i jeszcze mi bardzo smakowało. Coś też czerwone było. Ale tak patrzę, że nie ma nic już. Nie, wiesz co, bo tam z tyłu jest zawalone i one kosztują dwa coś, ale nie wiem, nie widzę tutaj ceny. 2,50 chyba. Zobaczmy, co mają ze świątecznych rzeczy. Tu jakoś nic mi się nie rzuciło w oczy. O, proszę bardzo, dla fanów Friendsów. Tam z lobsterem. Tu jakieś lampiony. Chyba nie masz takiego fajnego, co? Już sobie wszystko wyciągnęłam, żeby było szybciej, żeby was nie zanudzać. No i tak, mamy jabłuszka, moje ulubione Pink Lady. I dla tych, którym, jakby to ładnie powiedzieć, może nie przeszkadza, ale którzy bardzo dbają o środowisko i mają jakieś ale do woreczków foliowych i tak dalej, słuchajcie, przyjedźcie do Irlandii i wtedy będziecie się wypowiadać, naprawdę, bo bardzo dużo rzeczy jest pakowanych w folię, niestety, a te, które nie są, często są po prostu niedobre. Tak jak na przykład ogórki leżą luzem, które nie są pakowane, są takie, wiecie co, miękkie, no po prostu niesmaczne. I bardzo dużo rzeczy jest spakowanych w Irlandii, niestety w plastikowe torebki, no i tak to wygląda. Także zanim coś napiszecie, to bierzcie pod uwagę, że różne kraje mogą się różnić między sobą, no wiecie, w temacie pakowania produktów, no ale dobra. Jabłka, miałam ochotę na łososia wędzonego, tu mamy jakiegoś ostrego, woreczki. Coś, co uwielbiam, czyli popcorn kokos wanilia, a tego drugiego nie próbowałam jeszcze. Nie, on był w Aldiku kupiony, bo jeszcze byliśmy w Lidlu, a już w Lidlu wam nie nagrywałam, ale tak mnie skusiło te masło orzechowe i to jest tylko 49 centów, 130 kalorii cała paczka, ten ma 133. Brokuły, które ostatnio po prostu mam taką fazę i to jem najczęściej z jajkiem sadzonym i z chrzanem, wiem, dziwne połączenia, ale ja jestem... No, ekspertem od dziwnych połączeń i lubię a to z chrzanem, a to z keczupem, różne rzeczy. Wafle ryżowe w czekoladzie, te batony, które są, no mówię, przepyszne. A że jutro jedziemy w trasę, że tak powiem, no to takie rzeczy się przydadzą.
ananas, który jest też mega w smaku. Niestety jest siarkowany. No niestety, ale jest przepyszny. Chusteczki do podłogi takie nasączane. Kurczak do wrapów będę Kamilowi robiła na drogę, a on lubi tego kurczaka fika. Borówki, papier do pieczenia, ręcznik papierowy, proszek i to wszystko. I bardzo Wam polecam ten proszek, bo jestem w szoku, jak dobry jest. To znaczy, tą wersję z lawendą nie mieliśmy tej wersji, tylko mieliśmy taki cały fioletowy. Ja ogólnie nie jestem fanką lawendy, także zobaczymy. No, gdzieś tam był rozsypany i czułam, że zapach jest ładny, także mam nadzieję, że będzie ok. Więc to są nasze mini zakupy i jeszcze gdzieś były bułki. Bułki i zaraz Wam pokażę ultra mini haul świąteczny. Wsadziłam Was do szafki i słuchajcie, kupiłam wczoraj takie papiery do pakowania prezentów. Ja mam ostatnio fazę na gwiazdki i wszystko co z gwiazdkami związane, także kupiliśmy taki szary papier w niebieskie gwiazdki, śnieżynki właściwie. I do tego nie wiem, jakieś zaćmienie miałam, bo teraz w Lidlu kupiłam, nie wiem jak to się nazywa, coś takiego. Gwiazdki samoprzylepne. Nie wiem dlaczego kupiłam w takich kolorach, bo papier jest niebiesko-szaro-biały i tu by pasowały w sumie tylko gwiazdki srebrne, no a jeszcze ewentualnie te czerwone. A jeszcze są złote, zielone. Także nie wiem, będę kombinować. Dwa opakowania wzięliśmy w Lidlu. Potem jeszcze co do Lidla, ale to wczoraj było. Kupiliśmy, tak jak Wam mówiłam, te ozdoby do wazonu. Pozdrawiam Marlenkę, bo u niej zobaczyłam też, że ma. Ona co prawda miała chyba inne, ale te mi się podobały i w Lidlu były 3 za 5. I z racji tego, że oprócz tej mojej choinki kalendarza adwentowego nie będziemy mieli choinki, dlatego że ja zaraz będę w Polsce, praktycznie za ponad tydzień, Kamil niedługo po mnie, więc stwierdziliśmy, że nie ma sensu. Ale takie mini ozdoby świąteczne nadadzą klimatu, także wzięliśmy. Ja ogólnie przepadam, uwielbiam srebro, nie przepadam za złotem, ale akurat te wszystkie ozdoby były, powiem Wam, ładniejsze w złocie. Także zdecydowaliśmy się na złoto z dodatkiem czerwieni. I pierwsza ozdoba to będzie taka jarzębinka z zielonym akcentem. To jest wszystko na takich patyczkach. Więc to wymieszamy ze sobą. Takie fikumiku. Takie jakby włosie, no nie wiem jak to nazwać. Pozłacane, do tego szyszki pozłacane. Te szyszki też były w Aldiku chyba, tylko nie były w całości pozłacane, tylko same brzegi. No i właśnie stwierdziłam, żeby dodać jakiegoś akcentu, że dokupimy coś świątecznego. No i w Aldiku się akurat udało, więc wzięliśmy te bombeczki, one były za 2 euro, a te takie ozdoby pomieszane, różnorodne były za 3,50. Także za 2 euro to jeszcze jest spoko cena, więc zrobię z tego bukiecik. A teraz słuchajcie, idę już do łazienki, bo muszę zmontować tego vloga, żebyście mieli na wieczór. Idę się kąpać, przygotowywać, jeszcze coś potem na kolację zjemy. No i tyle. Mam nadzieję, że vlogmas Wam się podobał. Tak jak mówiłam, jesteśmy zawiedzeni, że ten market świąteczny tak się nie udał. Myślałam, że takie ładne ozdoby Wam pokażę, a mizernie było, naprawdę. Mizernie. No. No ale nic, ja się biorę do roboty. Widzimy się jutro, przesyłam buziaki. Do zobaczenia. Pa!